Venom ostatni taniec, ostatni taniec Ediego Broka oraz jego symbionta Venoma. Czy ta finałowa część trylogii, z którą Tom Hardy żegna się z rolą Ediego Broka, jest coś warta? Czy przekona ona nieprzekonanych te osoby, którym nie podobały się poprzednie dwa filmy? Nie wiem, choć się domyślam. trzeciej części. Eddie i Venom są ścigani zarówno przez wojsko, jak i przez niejakiego Knula. Knola. Knora. Knura. Wybierzcie sobie. Który jest władcą wszystkich symbiontów. A jako że Eddie i Venom posiadają klucz, aby go uwolnić, ten wysyła na nich armię swoich minionów. Więc nasi bohaterowie będą musieli uciekać, aby w końcu móc wykonać swój ostatni tanie. I chociaż to Sony Spider Universe bez Spidermana, no nie może się popisać zbyt dobrymi filmami, to chyba trzeba powiedzieć, że właśnie Venomy są wizytówką tej serii. No bo na pewno nie Madame Web, na pewno nie Morbius i przypuszczam, że Craven łowca, który nadejdzie niedługo, też taką wizytówką nie będzie. Wizytówką tego projektu bez spider Spidermana właśnie od Sony jest nawet nie Venom, tylko Tom Hardy, ponieważ Tom Hardy jako Eddie Brock, Eddie Brock, który ma w sobie symbionta Venoma, z którym ma przygody e, i tak dalej, i to jest, wydaje mi się, że jedyna tak naprawdę zaangażowana postać we wszystkich tych filmach. Ani w Madame Web, ani w Morbiusie, e, ani żaden inny z pozostałej obsady w, w trzech części Venoma nie jest tak zaangażowany jak Tom Hardy w tą rolę. Tak naprawdę on ją wyciąga, on ją wyciąga i dzięki niemu tak naprawdę dostajemy już trzeci film z tej franczyzy, powiedzmy to. Bo gdyby nie było tam Ediego Broka, gdyby tam nie było Toma Hardiego w roli Ediego Broka, to myślę, że nie dostalibyśmy właśnie trzech filmów. To jak Tom Hardy gra jako człowiek opanowany przez Symbionta jest świetne, już było świetne w pierwszej części. To, w jaki sposób twórcy budują tą relację, choć tak naprawdę to, wiecie, Tom Hardy gada do niczego na planie tego filmu, przypuszczam, co zwłaszcza widać niestety w trzeciej części, eee, ale on nadal jest to zaangażowany i jestem pełen podziwu, że dla takiej roli, dla takich filmów, tak mu się chciało i tak się zaangażował. Więc to jest na pewno nadal duży plus zarówno poprzednich filmów, jak i ostatniego tańca. Fabularnie... No fabularnie to jest ratowanie świata. Tym razem Eddie po prostu musi uciekać przed złymi e, jakby wysłannikami niejakiego Knola, Knula, Knura, jak tam na niego zwą, e, czyli jakby takiego władcy tych symbiontów, e, ale jako, że e, MacGuffinem tego filmu jest sam Venom e, i tak naprawdę ma on coś, co ma uwolnić tego Knura, <laughs> Wybaczcie, jeżeli ktoś lubi tą postać w komiksach, to wybaczcie. Śmieje się z tego, jak ten, ta postać jest przedstawiona w filmie, ale o tym za chwileczkę. Więc Eddie musi uciekać z Venomem, żeby go nie złapać, przez to, że jakby Eddie zamieniając się w Venoma jest takim nadajnikiem i te złe stwory mogą go namierzyć wtedy, kiedy tylko Venom jakby przejmie całkowitą kontrolę nad Ediem, No to jest to taki, wiecie. To jest taki haczyk na zasadzie, OK, co zrobić, żeby troszeczkę znerfić nam tego venoma? Ano, nie może on do końca używać mocy. Więc kiedy nasz venom zaczyna używać na przykład tych mocy? W najgłupszych momentach, w najgłupszych, bo na przykład mu się chce potańczyć do piosenek abby, <laughs> przez co ściągał oczywiście uwagę tych złych na siebie. Jest to głupie. Jest to. Totalnie debilne ze strony scenariusza. Wiecie, no można by było to po prostu wymyśleć jakoś inaczej, że on musi się zamienić tego venoma, żeby kogoś uratować, żeby komuś pomóc. Nie! On się zamieni, żeby potańczyć do Dancing Queen. I jest to na swój sposób urocze, jest to na swój sposób zabawne. Ogólnie venomy są według mnie dosyć zabawnymi filmami. Tylko one są taki, jakby to Amerykanie powiedzieli, awkward. To są takie, to jest takie aż przechodzą czasami ciarki żenady tego dowcipu, ale ja lubię taki dowcip, więc mnie to całkowicie nie przeszkadza. Zdaję sobie natomiast sprawę, no że najmądrzejsze scenopisarstwo to to nie jest. A wracając do naszego głównego złego. Głównego złego tu nie ma. Główny zły, Knul, Knur, pojawia się tylko i wyłącznie w pierwszej scenie? W samym początku? I on właśnie przez dwie minuty mówi nam o czym jest ten film. W sensie, nakreśla nam fabułę. Idźcie, moje złe miniony, znajdźcie tego Venoma, bo on ma w sobie klucz, żeby mnie stąd wydostać. Więc idź ta, i, idź ta i przynieś tam mi ten klucz. Tyle. Na końcu tego filmu, przepraszam, jest jeszcze jedna scena, kiedy powiedzmy, że plan się rypnął, więc wtedy pan knur. Siedzi na swoim tronie, CGI-owy knur i CGI-owy tron, i mówi, nie I to jest wszystko. Wykluczam jeszcze scenę po napisach, tak? Bo są sceny po napisach. Jest scena, jakby tak powiedzmy, te middle credits, czyli te po tych takich fajnych napisach, i scena po tych drugich napisach. Żadna, ani jedna, ani druga nic nie wnosi, chociaż oczywiście zostawia furtkę, żeby dalej prowadzić to uniwersum. No bo przecież, tak jak mówiłem, żadnych ostatnich tańców w Hollywood nie ma, czy to z, e, mo z, może nie z Tomem Hardym, może z kimś innym, może y, jakieś inne postacie coś tam zaczną robić wokół tego knura, ale no, tego ostatniego tańca nie ma i twórcy tutaj z taką furteczkę też sobie oczywiście musieli zostawić, więc. Główny zły nie istnieje? On naprawdę nie istnieje. no To, to, to jest, są, wiecie, to są trzy minuty, może łącznie na ekranie, nie? No, on nic nie robi, poza tym, że wyjaśnia nam. No, że te stwory, które ganiają Venoma, to są jego stwory. I to jest wszystko. I one mają go gonić. E, no, tego nie liczę. Pozostali e, bohaterowie. Mamy pozostałych aktorów. Wiecie, dużo osób się doszukiwało, no bo to w końcu może być jakoś powiązane z MCU. Że przecież tutaj jest aktor, który grał w Amazing Spider-Manie. E, profesora Connorsa. A tutaj mamy aktora, który grał w e, Doctor Strange'u. A tu jeszcze jest Juno Temple. It doesn't matter nikt nie miał w ogóle nobody give a fuck about them. <noise> Zatrudniono te twarze tylko na zasadzie takiej, żeby powrzucać ich do trailera i żeby fani po prostu tam się zastanawiali. Nie ma nad czym się zastanawiać. Ci bohaterowie są bezpłciowi, zbędni. Chociaż no, pan Connors jako po prostu hippis, który jeździ sobie i szuka kosmitów. Spoko. Chciałbym zobaczyć cały film, jak Tom Hardy jak, z Venomem i z rodziną hippisów jeżdżą po pustyni. To byłoby znakomite, bo to ratowanie świata, te CGI-owe walki no, one są poprawne. Ta ostatnia walka wygląda nawet i ok, powiedzmy. Ale to. To nie jest nic. wiecie, przede wszystkim ten film chodzi o to, żeby patrzeć na Toma Hardiego, który kłóci się z swoim wewnętrznym głosem z Venomem. Dajcie mi to niech oni jedzą nawet pizzę przez półtorej godziny i po prostu pitolą kocopały. Ta reszta jest tak zbędna, tak w ogóle niepotrzebna, że no wiecie, no coś tam musi się dziać, więc kogoś tam wrzucą, ktoś jest tam jakąś naukowczynią, ten jest żołnierzem, ale to każdy mógłby to zagrać, to, że grają jacyś znani aktorzy to to nie ma żadnego znaczenia. Oni nic nie wnoszą do jakby do tego filmu. Ten film ogólnie rzecz biorąc, niezbyt się klei. I oglądając to, jakoś tak podskórnie czułem, że coś jest nie tak. Po powrocie z kina zacząłem sprawdzać kiedy ten film powstał? I już chyba mam odpowiedź, czemu to mi się tak nie klei. A mianowicie film powstawał gdzieś między strajkiem scenarzystów a strajkiem aktorów. No i właśnie to czuć. To jest takie uczucie, którego nie miałem w sobie od dawna. Uczucie, które dawały mi takie filmy jak Quantum of Stolec czy Transformers 2, które także powstawały podczas strajków scenarzystów. Chociaż z drugiej strony jedynka i dwójka też niezbyt się kleiły, a się oglądało, więc może niepotrzebnie się czepiam. Natomiast na pewno jest to bałaganiarski film, ale nie w takim bałaganiarskim stylu jak zrobił na przykład Coppola swoje Megalopolis. Poza samą strukturą filmu, to jak łączą się ze sobą sceny. I pomimo tego, iż uważam, że Tom Hardy jest świetny, jako po prostu Eddie Brock i jako człowiek opanowany przez kosmicznego gluta, to zwłaszcza w tej części wydawało mi się, że niektóre dialogi są tworzone bez udziału Venoma. W sensie jakby Tom Hardy mówił, nie wiedząc co ten drugi za bardzo odpowie, przez co dialogi wydają mi się takie mocno ogólnikowe. Nie jest to zawsze, w sensie nie każdy dialog tak wygląda, ale zwróćcie uwagę, że czasami Eddie tak mówi bardzo zdaniami otwartymi, tak, żeby to później można było jakoś w postprodukcji posklejać to, co tam Venom dopowie. Zwłaszcza w scenach dziejących się w Las Vegas. A propos Las Vegas, w ogóle to jest taki troszeczkę film drogi. No bo wiecie, Eddie i Venom uciekają, więc uciekają przez różne miejsca. I trafiają do różnych miejsc. Nie ma żadnego powodu, żeby tam trafili. Dlaczego trafiają nagle do Las Vegas? A, no, no nie powiem wam dlaczego, ale nie ma powodu tak naprawdę. No, poza tym, żeby... Potańczyć. Dlatego dla filmu Venom 3 ostatni taniec w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Venom 3 to film na raz. Czy jest to warte, jakby tego tytułu? Ostatni taniec, to pożegnanie. Wiecie co? Ja jestem po prostu jeżeli chodzi o takie sceny wzruszające, bo też ktoś może powiedzieć, tam jest wzruszenie pod koniec i tak ja dalej. Jestem na to bardzo. Słabe, w sensie mnie ruszają takie rzeczy. Wystarczy mi muzyczka Maroon 5, wystarczy mi montaż jakichś poprzednich scenek z, fi z poprzednich filmów i ja już po prostu łzami się kręci wokół. Nie jest to dobrze jakoś zrealizowane i tak dalej, ale mnie to wystarczy. E Każdy z Venomów właściwie oglądałem raz e i nie żałuję, że widziałem. To są takie dziwne filmy, to są takie. Filmy superbohaterskie z początku lat 2000. Ale mają one swój urok przede wszystkim w tym, że jest chociaż ta jedna postać, ten jeden bohater, Tom Hardy, ten jeden aktor, który faktycznie się stara. Stara się aż nad to. Stara się po prostu sprzedać nam tą rolę, chociaż nikt tak naprawdę chyba od niego tego nie oczekiwał. Ale to robi. I dzięki temu tak naprawdę on ratuje te projekty. I dzięki temu dostaliśmy trzecią część. Więc to nie jest tak, że stracony czas. Ja Wam opowiadam o tych różnych rzeczach, które mi przeszkadzają, ale to nie jest tak, że e, nie wiem, mnie one nie bawią. Właśnie wręcz przeciwnie. E, czy na przykład scena, że. Mm, nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszej części było mówione, że symbionty to tak tego żywiciela, tego swojego właściciela, to tak szukają dosyć. Że mało kto potrafi je okiełznać, że raczej to ludzie umierają jak się ktoś tam do nich przyszie, nie? zresztą w dwójce też tak było, nie? że mało kto. Twórcy o tym zapomnieli, pod koniec tego filmu to jest łubu-dubu, łubu, -dubu, łubu -dubu, tutaj wszyscy są, tu jest jeden symbiotem, drugi nie, ciach-ciach. I, i, I to jest, wiecie, i to jest coś do czego ktoś by się tak pewnie mógł przyczepić na zasadzie, ale gówno. A dla mnie to było wow, dobra, jak ma to być już ten ostatni film, chociaż to nie wierzę nigdy, ale ma być to niby ten ostatni film. Dobra, rób ta, co chce, ta niech tam się dzieje. I dzieje się. W ogóle ten film mógłby się nazywać Venom 3. Dzieje się. Bo tu się dzieje. Bo tu się dzieje wiele rzeczy. Także dajcie mi, moi drodzy, znać w komentarzach, jak Wam się podobał Venom. Czy co w ogóle sądzicie o tej serii? Czy lubicie Venom'a, Toma Hardiego w roli Edego Broka? Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście tam będę czytał, odpisywał, jeżeli e, będzie tego wymagać sytuacja. A ja w tej chwili się, moi drodzy, z Wami żegnam. Ale zanim to zrobię, poproszę jeszcze o łapki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I to tyle na tą chwilę. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć. Żegna Jedi. To było dziwne, ale mimo wszystko